Dzień dobry. Zofia z Krakowa. Władza ustawodawczo-wykonawczo-sądownicza. Otrzymałam waloryzację renty w 2011 roku 3.20 około 21 zł. Jest to żenujące, gdyż czynsz podniesiono dwa razy o około 30 zł i około 50 zł. Podniesiono gaz, prąd, żywność nawet o 100 zł, jak na przykład cenę cukru, zlikwidowano lekarstwa finansowane w 100% przez budżet dla przewlekłych chorób. Teraz skazano płacić 100% ceny. Zlikwidowano pomoc rzeczową dla nauczycieli, wstrzymano dofinansowanie do zakupu komputera z PFRON-u, zlikwidowano dopłatę do zakupu samochodu z PFRON-u, zlikwidowano dopłatę do turnusów rehabilitacyjnych i tak można wyliczyć, co władza odebrała rencistom, emerytom, najsłabszej grupie społecznej, bo chorym, niepełnosprawnym, starszym. Władza oszczędza na najuboższych, chorych, starszych. Wiadomo, chorzy, niepełnosprawni, starsi nie mają sił walczyć z władzą. Władza zrewaloryzowała renty, emerytury procentowo, także najbogatszym dała najwięcej, a najbiedniejszym najmniej. Powinna najbiedniejszym dać najwięcej, a najbogatszym nie dać nic lub waloryzować kwotowo. Władza z całą świadomością pogłębia rozwarstwienie wśród rencistów, emerytów. Ci, co byli przy władzy i teraz renty, emerytury mają wysokie, a reszta społeczeństwa nie jest w stanie egzystować. Musi umierać z głodu i braku dostępu do leczenia lekarstw. Taka polityka prowadzi do wyniszczenia, wykorzenienia najuboższych, w tym ludzi starego portfela, którzy wypracowali majątek kraju, który władza rozsprzedała obcym za pół darmo i dopuściła się do rozkradania majątku narodowego poprzez chociażby afery gospodarcze i gry na giełdach jak ZUS. Władza powinna zwrócić natychmiast zebrane dobra najuboższym, starszym, chorym, niepełnosprawnym, nauczycielom, rencistom, emerytom, PFRON-owi. Chciałabym poruszyć sprawę dostępu do leczenia. Obywatel musi płacić, jeżeli nie idzie do lekarza rodzinnego, na przykład wyjedzie do innego miasta na wieś, musi płacić, jeśli badania zmuszony jest wykonać w innej przychodni niż ma skierowanie. To samo jest z zabiegami, na przykład zaszczykami. Jak funkcjonuje ubezpieczenie obywatela? Władza powinna zmienić usługi leczenia ubezpieczonego tak, żeby z usług leczniczych obywatel ubezpieczony mógł korzystać w całym kraju. Władza powinna natychmiast zmienić ustawę rentowo-emerytalną i podnieść najniższe renty, emerytury co najmniej do 50% średniej krajowej. Dotyczy to też rent, emerytur rolniczych. Zlikwidować stary portfel i dać innym inne przywileje najuboższym, o czym pisałem w poprzednich pismach do władzy. Sprawa pilna, bo najbiedniejsi umrą z głodu i braku dostępu do leczenia. Cicha eutanazja. Władza powinna jeszcze raz w tym roku dokonać waloryzacji rent, emerytów sprawiedliwie i biorąc pod uwagę rzeczywisty wzrost cen. Bogaci coraz bardziej się bogacą, a biedni w zastraszającym tempie coraz bardziej ubożeją, zostają pozbawieni podstaw egzystencji. Władza powinna odstąpić od budowy elektrowni atomowej, biorąc pod uwagę Japonię i możliwość katastrof naturalnych w Polsce. Władza nie powinna likwidować szpitali, przychodni, szkół, poczty, ale budować nowe według zapotrzebowań społeczeństwa. Socjalizm odbudował z gruzów Polskę, budował, nie trwonił majątku narodu, a teraz władza obecna rozsprzedała, co się tylko dało, za bezcen obcym, a teraz wykańcza naród, a zwłaszcza najuboższych i najbardziej bezrannych, w tym emerytów, rencistów starego portfela, którzy budowali Polskę. Władza zobowiązana jest poinformować naród, co zrobiła z pieniędzmi, które otrzymała za sprzedany majątek narodu wbrew woli narodu. Niech władza lęka się Pana Boga, jeżeli naród lekceważy. Rzymian, rozdział 12, werset 19. Najmilsi, nie mścijcie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu, albowiem napisano, pomsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan. Pan Bóg nie pozwoli z siebie drwić, nie błądźcie,
Bóg się nie da siebie naśmiewać, albowiem co człowiek sieje, to i rządź będzie. Galacjan, rozdział 6, werset 7. Proszę o szybką reakcję na moje pismo i odpowiedź. Dziękuję. Ale wyrąbała.